Witaj, a czy Ty masz już nasze książki, które opracowaliśmy specjalnie dla Was? Wszystkie szczegóły, jak je zdobyć, znajdziesz w opisie tego filmu. Wystarczy go tylko rozwinąć. Dodatkowo przypominam, że książki są wysyłane na maila i są to książki w formie PDF-u. Także zapraszamy. Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik, a mianowicie dzisiaj zajmiemy się moimi współpracami, ponieważ jak widzicie e, ciągle pojawiają się jakieś filmy reklamowe, niektórzy mówią e, telewizja Mango, e, że ciągle telezakupy i tak dalej i tak dalej. Dlatego dzisiaj zajmiemy się tymi moimi milionami, które po prostu już zarobiłem. E, moimi wielkimi willami, posiadłościami, które przez to mam. Moim całą kolekcją Ferrari, które stoi na parkingu, z drugiej strony Lamborghini, różnego rodzaju to wszystko właśnie dzięki tym współpracom z tymi firmami, dzięki temu, że po prostu pokazuję wam te produkty w kilku państwach, różne domy pokupione, wszystko ze wszystkich stron. Taka góra pieniędzy, że nie wiadomo w ogóle co z tym zrobić. Tak to sobie właśnie ludzie wyobrażają. Że tak wyglądają właśnie takie współprace, że zarabiasz naprawdę takie góry pieniędzy, i że praktycznie możesz się tylko położyć i nic nie robić. Jednak rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Będziecie mieli na końcu, tutaj zaraz wklejone, takie parę. Rozliczeń z tych firm macie po prostu kwoty. Dane oczywiście muszę pousuwać, bo to jest rodo, i tak dalej, i tak dalej, żeby później nie mieć problemów, bo tego nie wolno tak rzucać byle gdzie w internet, po prostu będziecie mieli kwoty i tak dalej wpisane. Zobaczcie sobie sami, jak wyglądają te współpracy i wyciągnijcie sobie sami wnioski z tego. Ponieważ ludzie naprawdę czasami aż mnie to śmieszy, myślą, że naprawdę. Zrobiąc sobie taki kanał, że już jesteś ustawiony do końca życia, tak, będziesz ustawiony do końca życia, jeżeli będziesz robić tematy, które się no, nie wychylają. Natomiast jeżeli robisz tematy, które się wychylają, to zamiast być ustawionym do końca życia, to jesteś w zagrożeniu w całym życiu. <laughs> I to nie chodzi tylko o to, że cię mogą ten kanał skasować i ci wszystko zabrać, ale też i takie rzeczywiste. Ataki na Twoje życie mają miejsce. Myśmy takie ataki doświadczyli już, naprawdę. Typu zatrucie wody i różne inne manipulacje odkręcone koła w samochodzie, w motorze, manipulowane linki gazu różne dziwne rzeczy. Rozjechanie nas w środku nocy, inny samochód, który nas chciał rozjechać po prostu nie był to przypadek, tylko on rzeczywiście zawrócił i rzeczywiście chciał nas rozjechać. Także trzeba było uciekać. Także no, są takie po prostu różne dziwne sytuacje. My na szczęście mamy bardzo wysoką ochronę ze wszystkich stron, która nas po prostu chroni, Oszczega nas na czas przed niebezpieczeństwem. Nim dana sytuacja się stanie, to my dostajemy już myśl w głowie: hej, ale tam jest niebezpieczeństwo, uważaj. I w tym momencie my jesteśmy już w tak zwanym alercie, w alarmie, i już wiemy, że coś się może stać. Nim to się jeszcze w ogóle wydarzy. Lub się pojawi wizja danej sytuacji, która Ci pokaże, hej, tu to, 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 co się stało, ten właśnie to zrobił i chce to na Ciebie zrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, co zauważyliśmy, że osoby, które nam życzą źle, które robią dla nas źle, czyli atakują nas, my im nigdy absolutnie nic złego nie życzymy, ponieważ to jest pierwsza zasada całej energetyki wszechświata, Nigdy nie życz komuś coś złego, bo to wróci ci z powrotem. My tylko po prostu się chronimy przed tym. I co zauważyliśmy? Te osoby, które nam kiedykolwiek jakąkolwiek krzywdę wyrządziły, pomimo, że my im to wybaczyliśmy czy coś, ich spotykają niesamowite nieszczęścia. I to nie jest z naszej winy. Po prostu coś nas chroni. I to, co te osoby wysyłają do nas, jakimś cudem po prostu się to odbija i wraca do nich. Tylko z tego, co my zauważyliśmy, to nie wraca tak, jak oni tego życzą, tylko to wraca dużo, dużo silniej, bo naprawdę spotykają ich ogromne nieszczęścia. I no, aż niekiedy żal się takich ludzi zaczyna robić, ponieważ wiedzieliśmy, że ta osoba zrobiła to i to nam po prostu, a no. My to po prostu wybaczyliśmy, tak na przykład te włamanie, co tutaj było, gdzie się przełamali przez bramę, z auta zniszczyli i tak dalej, podrapane wszystko było, przecież urwane z auta i tego, myśmy po prostu to przebaczyli, niech tak jest, nie wzięliśmy zadośćuczynienia za to, okej, okay, stało się i tak dalej, jednak no, karma wraca, jak to mówią, no... <grym> I ja nic na to nie poradzę, po prostu dlatego uważaj na to, co wysyłasz do innych. Także no, jak to wygląda dalej? No, po prostu, pomimo, że jest ten kanał, że to wszystko, jakbym teraz robił takie filmy, nie no. wiem, takie głupoty, nie? Są jakieś chłopaki, które tam kupują wille, na przykład, czy wynajmują i kręcą tam dnie filmy. Robią głupoty, skaczą do wody i tak dalej, nie wiem, zaczepiają ludzi, i tak dalej. Te filmy rzeczywiście bardzo fajnie zarabiają, pokazują się tam jakieś inne współprace. E, grupa docelowa, na przykład bardzo cięż, często młodzież reklamuje jakieś gry komputerowe, sprzęty tego typu rzeczy, to ludzi kręci i po prostu to kupują i tam naprawdę są duże pieniądze do zarobienia, to już tam może iść nawet i w milionach miesięcznie nawet e, takie zarobki mogą iść. Jednak, kiedy ty mówisz o tematach niszowych, które nie są promowane przez tą platformę, dlatego już mówię. Popatrzcie sobie teraz na mój dzwoneczek. Jak wchodzisz na mój kanał, masz tam subskrypcja, obok jest dzwoneczek. Kliknij w ten dzwoneczek i zobacz, czy masz go ustawione na wszystkie. Bo jak go nie masz na wszystkie, to w większości powiadomień w ogóle nie dostaniesz, że są jakieś filmy. Bo mi ciągle osoby raportują to. Że miały ustawione na wszystko, a teraz mają nas persolinowane albo na po prostu nic i w ogóle. Oni się mnie pytają, kiedy będzie jakiś film. A ja im mówię, przecież codziennie jest praktycznie jakiś film. Oni mówią, naprawdę? Ja nie mam nic w powiadomieniach. Ta platforma nie lubi takich rzeczy, dlatego ona po prostu ogranicza dostęp do tych filmów i tak dalej, i zmienia to. Natomiast, jeżeli bym robił filmy z głupotami, to te filmy są promowane, idą do góry. Pomimo, że czasami są to nawet niebezpieczne sytuacje. Ja tam już kiedyś widziałem różne dziwne rzeczy, e, które były, no i to jest dalej promowane po prostu. Nie wnikam. W każdym razie te filmy są promowane, moje są tam, gdzieś tam na samym dole, byleby ich ktoś nie zobaczył. Niektóre nawet już nie idzie znaleźć, wpisując sam tytuł i szukając słowo w słowo, gdzie wyszukiwarka powinna to wypluć. To jednak nie wypluje tego filmu. Sam sprawdzałem, bo mnie ostatnio pan pisze, mówi, ja to w pisaniu nie znaleźć. Ja sam wpisałem i też nie mogłem znaleźć. Musiałem go przeskrolować się w tych filmach, albo ręcznie znalazłem. Bo mi nie chciał wyskoczyć. Także no, takie rzeczy też już mają miejsce. Druga rzecz, to jest jeszcze taka, że część osób, pomimo, mi to kiedyś wytłumaczył taki sprzedawca sklepu, mówi mi tak, Mówi popatrz, ja tutaj mam sklep, wokół wszyscy ludzie kupują u mnie. Jednak ci ludzie nie są szczęśliwi, że mi się dobrze powodzi, więc oni najlepiej by u mnie nie kupowali. Teraz obok pojawił się inny sklep jakiegoś obcego gościa. E, teraz ten sprzedawca, który zaopatrywał tych ludzi w lata, Wiedzenie i tak dalej, i tak dalej, przywoził im to tam wszystko. Zamiast ci ludzie być mu wdzięczni za to, to nie, ponieważ oni nie chcą, żeby temu sprzedawcy się działo lepiej, idą po prostu do tego obcego i kupują wszyscy tam. Ten sprzedawca w pewnym momencie ma już tak mało klientów, że nie daje rady i po prostu musi zamknąć swój interes. No cóż, jakbym mógł powiedzieć, że to jest typowo polskie, ponieważ ja rozmawiałem z ludźmi, którzy prowadzą podobne kanały jak ja, ale prowadzą je w innych krajach. W Niemczech, Holandii, Anglii i tak dalej. I co oni mi powiedzieli? Oni mi powiedzieli, że oni, nawiązując współpracę z jakąś firmą, mają z tego olbrzymie dochody. Gdzie u mnie te dochody, za chwilkę zobaczycie, jak one u mnie wyglądają. <grydy> Tylko się nie śmiejecie, bo to nie jest śmieszne. <grydy> to mi nawet na prąd czasami nie wystarcza, żeby pokryć rachunek za prąd. A co dopiero resztę. Na szczęście całą sytuację ratują książki, które zrobiliśmy. Bo jakby tych książek nie było, to dzisiaj by tego kanału już nie było. Bo był taki moment, że po prostu mnie już nie było stać, żeby kupić sprzęt w ogóle do tego całego, bo ten sprzęt się zużywa. Ja muszę co chwilkę coś wymieniać. Czy to nie są lampy, czy to nie jest komputer, czy to nie jest do nagrywania, czy to mikrofony. Dopiero ostatnio cały czas mówiliście, masz inny głos, masz inny głos. Bo mi znowu myśl mikrofon przegryzła. My ma, mieszkamy na wsi, tu się takie rzeczy dzieją. I to często się po prostu zdarza, nawet jak go gdzieś schowię, to one i tak go znajdą i tak przegryzą, bo jakoś smakuje im ten kabel. Tak samo jak kunom smakuje kabel z samochodu. <grym> no i w pewnym momencie rzeczywiście był już problem. Jakby ta pierwsza część książki nie wyszła, to dzisiaj by tego kanału już nie było. Dlatego, jeżeli wspierasz nas, to po prostu popatrz, weź sobie książki, szkolenia, różne rzeczy, ty możesz nas wesprzeć, ponieważ to nie jest takie łatwe, jak wam się to wydaje. Ta platforma też nas tak obcięła tutaj, że praktycznie to w ogóle nawet by nie miało sensu. Jeżeli bym chciał robić te filmy tylko i wyłącznie pod zarobek, to już dawno by sobie dał z tym spokój. Bo to absolutnie mija się z celem. Bo ja mam większe koszty niż przychody z tego wszystkiego. Także, która firma by produkowała coś, jeżeli ciągle miałaby wyższy koszt produkcji niż za ile by to sprzedała? Przecież od razu by się zamknęli i by dali spokój temu. Jednak u mnie cel przyświeca troszeczkę inny, dlatego ja to dalej ciągnę. Na szczęście ta książka ratuje tę sytuację, jedna, druga, trzecia, czwarta i tak dalej, ponieważ wyplątuje nas troszeczkę z problemów i z kosztów, jakie to generuje. Ponieważ to nie jest tylko tak, że ja siadam. Ja muszę mieć cały sprzęt, ja muszę mieć oświetlenie do tego, ja muszę opłacać co miesiąc chmury, na których pewne rzeczy muszę trzymać. I to są też całe niemałe opłaty, bo to są duże chmury, gdzie się wszystko trzyma. Ja muszę dyski kupować do zabezpieczania filmów, ponieważ niektóre lubią wyparować. Ja mam stronę internetową, którą trzeba opłacić. E, też tam są stawki domena bla 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 i tam dalej cała nie wiem, to tam programista się zajmuje, ja mu tylko pieniądze przesyłam na to, żeby to opłacać wszystko. Jak nie wiesz, to nasza strona to jest www.szaman21wieku.com tam też znajdziesz dużo rzeczy e, takich różnych też jest tam zakładka skasowane filmy stąd których tu już nie ma na blogu tam to też znajdziesz. E, także to też jest kolejny koszt ja muszę opłacać teraz program do robienia filmów też co miesiąc ponieważ on kiedyś był bezpłatny kupowało się go raz jednak sytuacja się zmieniła po bardzo krótkim czasie i teraz po prostu miesięcznie też go cały czas muszę opłacać. I to się tak wydaje ale tu 100 zł, tam 200 zł, tu 50 zł, tam 80 zł. Co dwa miesiące 600 zł za prąd, bo te lampy mi zżerają niesamowicie wiele. Komputery, które non-stop chodzą, przez to są trzy komputery, które 24 godziny praktycznie non-stop chodzą. One nie są wyłączane. To non-stop chodzi, bo ja siedzę do czwartej, piątej, różnie, siedzę, robię, pracuję, szukam informacji, zbieram. Pisze książki, nie wiadomo co jeszcze, ja idę spać i żona od razu wstaje. I znowu ona siedzi. <grym> no dlatego w ogóle tego na nie wyłączamy. Trzy monitory, wszystko non-stop chodzi, cały czas pracuje. No to też niestety, ale wszystko swoje zżera. Bo myśmy nie mieli kiedyś takich rachunków za prąd, jakie po prostu mamy teraz. My mieliśmy 50 zł za miesiąc, 100, a nie 500, 600. A teraz jeszcze idą podwyżki. Także będzie jeszcze ciekawi. Bo jeszcze mam stare rachunki wyliczone, które mi tam wyliczyli, a teraz przyjdą nowe. I to nie jest tak, że my prądem grzejemy w domu. Nie, to po prostu te rzeczy tyle zżerają, te lampy i tak dalej, bo to wszystko po prostu no, ma to swoje rzeczy, no i tyle pożera, nic na to nie poradzę. Bo myśmy zauważyli ten skok, odkąd zaczęliśmy z tym kanałem. Dlatego po prostu te książki ratują całą tutaj sytuację i nie ratują tego współpracy z firmami, bo to zaraz zobaczycie. Jak to wygląda rzeczywiście? Bo to naprawdę jest śmieszne. Także nie mówcie mi, że ja robię te filmy po to, żeby te rzeczy sprzedać. Bo jak zobaczycie zaraz, co ja na tym zarabiam, to, to się zaraz zrozumiecie, że to się mija absolutnie z celem, że to w ogóle nie ma sensu, żeby tego robić, zarabiając takie kwoty. A w ogóle niektórych rzeczy to wcale na tym nie zarabiam, na niektórych, ponieważ niektóre pokazuję tylko dlatego, że są dobre. Miałem nawet raz sytuację, że zrobiłem jeden film, gdzie zareklamowałem, bo robiłem tak kiedyś, że po prostu reklamowałem coś i w ogóle ten ktoś nie wiedział, że ja to zareklamowałem, w ogóle mu nie mówiłem o tym. I miałem jeden raz taką sytuację, że ta firma rzeczywiście się dowiedziała o tym, że to zareklamowałem, i no byli nieszczęśliwi z tego powodu, bo oni nie chcieli, żeby ich reklamował szaman. Tytuł kanału im się nie spodobał i kazali usunąć ten film. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Robisz komuś reklamę, a on przychodzi do ciebie z pretensjami, gdzie sprzedał rzeczy, bo mówił, że sprzedał dużo, ale jednak nie chce, żeby ta reklama została na tym kanale i po prostu każe ci usunąć ten film. Odwrotny świat, dajesz komuś gratis reklamę, bo nie powiedziałem mu o tym. Dlatego już się teraz nauczyłem, że jak gdzieś coś chcę pokazać, to jednak wolę zapytać, czy mogę to pokazać, bo później mi poszedł cały film się <coughs>, przez taką właśnie sytuację. Bo tego się już nie dało wykasować, i tak dalej. Także, no, niestety. Takie sytuacje też mają miejsce. I tak, już kilka razy tak robiłem, że coś pokazywałem i w ogóle nikt nie wiedział o tym, że to było pokazane, i tak dalej. Ponieważ te rzeczy były dobre i mi nie zależało na tym, żeby zarobić, bo jak zobaczycie, ile zarabiacie, to sami powiecie, że to w ogóle nie ma sensu żeby rzeczywiście takie rzeczy robić, pokazywać tylko i wyłącznie pod zarobek, bo to się mija z celem. Także sami ocencie sobie, tutaj macie teraz wrzucone po prostu fotki z tego jak to wygląda. Tak mówię, dane są usunięte, bo nie mogę dane pokazać, bo to są prywatne dane firm i tak dalej i tak dalej. Dlatego to jest wykasowane. Patrzcie sami na kwoty i tak dalej. Oceńcie sami, jak można tutaj dużo zarobić. Kawa na ławę, jak to się mówi. Ja się tutaj żegnam, a wy widzicie obrazki. Tyle na dziś, trzymajcie się. Hej. Dobra, tak to mniej więcej wszystko wygląda. Sami widzieliście jakie kwoty. To są wszystkie takie rzeczy, które nam wpłynęły przez ostatnie 6 miesięcy, gdzieś tak koło tego. A po prostu reszta firm się nie odezwała wcześniej, już nawet niektóre. Także po prostu no, tak to wygląda, jak wygląda. Nie zawsze wszystko jest tak, jak ma być. Czasami coś się ustali, a ktoś tego słowa nie dotrzyma. Różnie to bywa. Także niestety od niektórych firm w ogóle nic nie chcemy, tak jak na przykład z tymi wyciskarkami i tak dalej. Tam nie ma kodu rabatowego i tak dalej, dlatego tam nie, tam mogę sobie kupić rzeczy bez prowizji, czyli po prostu kupuję tam dużo olejków eterycznych, które używamy. Nie muszę wtedy płacić takich wysokich cen, ponieważ prowizję mam odliczoną za to. Czy jak potrzebuję jakąś maszynę, czy coś, to mogę też tam bez prowizji kupić. Także jest to dla mnie korzystne i to mi po prostu pasuje, ponieważ tam nie chciałem nigdy się pchać w żadne kody ani nic z tych rzeczy. No i tak to mniej więcej wygląda. No, niestety, ale nie będzie Ferrari. <ścoughs> ale tak pomyślałem z drugiej strony, że może, jeżeli rzeczywiście robiłbym kanał typowy dla młodzieży, dla nastolatków, załóżmy, i zacząłbym na przykład reklamować gry komputerowe tam. To przypuszczam, że to by na pewno poszło, ponieważ jak obserwując młodzież, która siedzi godzinami przy komputerach i gra na różne rzeczy, to myślę, że tam by można było się kokosów dorobić. Ale to nie moja broszka. Jeżeli masz taką ochotę, czujesz się na siłach, może ty zacznij. Masz ideę podaną na tacy, która według mnie na pewno przejdzie, ponieważ A, że cię platforma nie będzie ograniczać, a B, trafiasz w samo sedno. Odbiorców, czyli po prostu możesz naprawdę na tym porządnie zarobić, ponieważ to mnie też jakieś e, różne gry pisały, żebym ich reklamował, no ale kto z was będzie grać w jakieś gry. Jak mnie praktycznie z młodych ludzi naprawdę bardzo mały odsetek ogląda, ponieważ to można sprawdzić. Także nie przypuszczam, żeby ktoś z was chciał grać w jakieś gry. Dobra, ja tutaj się jeszcze raz żegnam. Pamiętajcie, że jest nowa część książki w szamańskim świecie, część trzecia. Która wyszła praktycznie w niedzielę. Dużo osób jeszcze o tym nie wie, ponieważ mało kto ten film obejrzał. W niedzielę mieliście film, gdzie był podany też cały spis treści tej książki. Tu go u góry teraz będziecie mieli. Albo on się pojawi jeszcze na końcu ekranu. Jak poczekacie do końca, to się pojawi takie coś, i tam będzie trzecia część książki. To możecie tam też kliknąć. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Ja wracam do roboty. Ponieważ muszę ten film teraz jeszcze złożyć i go wrzucić, a już jest, proszę Państwa, druga w nocy. Także trzymajcie się, hej!